Dobra, więc witam serdecznie w 18 odcinku z serii Wulong Fallen Dynasty. No i w dzisiejszym materiale mamy dotrzeć do miasta Xiangyang. W sumie macie nasz cel w górnym prawym rogu ekranu. Nawet nie zauważyłem, że jest takie podejście. Jak sobie widzicie, są to bardziej portowe miasta, regiony. No i zobaczymy, jak to się dzisiaj zaprezentuje. Więc w poprzednim materiale podróżujemy z tamtego kierunku. Wydaje mi się, że główna misja będzie jakoś tędy wiodła, ale po raz kolejny niestety nie mamy możliwości przejścia. Więc zapewne jakąś dodatkową łódkę trzeba będzie jeszcze zobaczyć. Więc od razu się na tym skupmy. Od razu stawiałbym, że jakieś pułapki będą nieopodal. Może zróbmy to piętrami. O, akurat mnie zauważyła jedna syrena. Chyba tak można ją nazwać. Dobra, i od razu jest przebita. Jak dalej? Jest i kolejna, dobra, do backstaba wlepić, a nie, akurat się odwróciła chwila momentu. Ona będzie jakoś zaraz się chyba cofała. Tak to wygląda, come on. Nie, to jest nudny gameplay w sumie. Szkoda czasu. I tak, to jest w zasadzie prosty przeciwnik, łatwo go przebić. A stan obecny, raczej nie ma co nawet się skrajać do takiego wroga. Chociaż w sumie obecnie jesteśmy na niskim poziomie fortitude. Właśnie w górnym prawym rogu ekranu. Musimy jeszcze trochę sobie doładować. O, to jest z kolei boss. Trochę trudniejsze. Teraz może od góry na niego wskoczę, zobaczymy. O, kolejny jeżozwierz tym razem. Chyba się nie odwróci. Dobra, kryta sprzedajemy i próbocie. Coś jeszcze miało rzeczywiście. Wydaje mi się, że dałoby radę po schodach jeszcze się wdrapać i wtedy na niego zeskoczę. Na strasznego bossa. Ale kolejnego mamy, o kurde. Dobra, to jest ryzykowne podejście. Nie zdążę. Poczekam, aż się odwróci, no bo patrzcie, on ma siódmy poziom fortitude. Ja mam piąty. Ajajaj, głupia sprawa. Jak to rozwiązać? Dobra, zdążyliśmy całe szczęście i kolejne combo szybko. Tyle wystarczy na razie. Jeszcze mnie plecami dosłownie uderzył. Dobra, nareszcie, ale trochę jednak zabolało. Cztery leczenie mi pozostałe. Mało przyjemna sprawa. Dobra, dałoby radę jeszcze niżej zejść, a to z kolei jakiś kilku przeciwników. Jak to rozwiązać? Czemu oni się tak na czerwono świecą? Dobra, jednemu sprzedam backstaba, powinno może wystarczyć. Wreszcie jakiś hełm, żem odnalazł, zawsze fajna sprawa. Ej, zaraz, zaraz, łodek, ale ja myślę, że to mój sojusznik. Jeszcze jeden wróg się jakkolwiek chował. Nie wiem, w sumie za rogiem powiedzmy. Dobra, walkę z tym bossem zostawiłbym jednak na koniec. Na samym początku to bym odblokował. A to jest zwyczajny save, tak? A to interesujące. A powiedzmy, że sobie odblokuję, czemu by nie? Będzie wyższy poziom fortitude, rzeczywiście. Już się powoli ładujemy. No, z tego co rozumiem, jakaś pojedyncza łódka jeszcze powinna być potrzebna. O, dobra, do jeszcze zejść trochę niżej. Może właśnie tą łódkę bym jakkolwiek kopnął. Coś tam mamy. Nie, zaraz zobaczę. Nie, czyli to chyba główna fabuła będzie wiodła. Ajajaj, okej.
Dobra, czy jednak w złym kierunku poszliśmy? Muszę jeszcze z tym minibossem wygrać. To już jest ważna sprawa. A, czyli ten się już nie będzie respił, okej. No to nie jest taki wysoki poziom trudności. O, jeszcze jakiś inny wróg. Na kolejnym piętrze, ciekawa sprawa. Jakiś mag chyba. Mystic Crane. Nawet w sumie nie wiem, do czego się przydaje. W wolnej chwili sobie poczytam. Dobra, postarajmy się jakoś backstaba sprzedać temu wrogowi ogromnemu, o właśnie temu. Jak na niego odpowiednio zaskoczyć? Jeszcze pytanie. No, zaraz sobie poczekamy. Solidny wróg. Patrz, nie ma zdrowia. Ale furia, o kurde. No dobra, załatwiony, jeszcze pomieściliśmy jakiegoś. No jakby walnął z całej furii we mnie, to od razu całe życie schodzi. Trochę solidny wróg, ale dobra, daliśmy radę przy okazji, jakieś inne schodki, ale to już nie ma znaczenia. Dobra, w takim razie pora się zasejwować po raz kolejny. Na razie mnie nie stać na kolejny poziom level up, 38 tysięcy. Dobra, w takim razie chodźmy trochę dalej. Dobra, daj jeszcze odwiązać linkę i to nam odblokuje główne przejście. Ten, w jaką furię wpadł. To jest najmocniejszy atak zombiaka. I coś jeszcze? O kurde, chwila, moment. A nie, to... Kto mnie w ogóle zaatakował? A, bo tam Max się dalej znajduje, niedobrze. Tego muszę backstabem potraktować. Tylko problem polega na tym, że tam jeszcze jakiś mag jest nieprzyjemny. Dobra, wolałem ulta wykorzystać, bo bez przerwy jeszcze koleś do mnie strzela, nie wiem jak. Mogę przeskoczyć? Mogę, dobra. O kurde! Tak, nasi do wody spadają, najgorzej, ale bez nadzieja. Co się stało? Nasza dwójka po prostu samobójstwo popełniła i tyle. Nie, cudownie. No dobra, sytuacja jest opanowana, całe szczęście. Kurde, sztuczna inteligencja jednak w tej produkcji nie stoi na najwyższym poziomie. I to tyczy się wrogów, jak i sojuszników. O kurde, jeszcze żyje? Nie, już chyba po robocie. Z tego co widziałem, do obrady jeszcze wejść do góry i fajne materiały zebrać. Nie sprawdziłem lokacji aż tak super szczegółowo. To z kolei mam jakąś większą arenę. Stawiałbym, że to będzie walka z bossem. Może z tą przerośniętą żabą i rzeczywiście, okej. Jak się właśnie spodziewałem. To jest super mocny wróg akurat. Więc trzeba uważać. Dobra, mniejszy załatwiony, ale nie wiem co się dzieje z tym ogromnym potworem. Wejdź mu jakoś na plecy. Zaraz, bo ja znowu do wody jakoś skoczę. O kurde!
On ma kilka krytycznych ataków. Myślałem, że będzie na mnie skakał i to jest trochę inny timing wtedy. Ale całe szczęście tak mieliśmy dużo zdrowia. To akurat nam nie przeszkadza. A, czyli to jest łódka, którą wcześniej właśnie odwiązałem. I mógłbym się cofnąć na jakieś poprzednie chyba regiony. Tak mi się wydaje, nie? A zaraz. Dobra, te skoki są całkiem ryzykowne czasami. Już kilka razy tak zginąłem. A, dobra, czyli mamy save'a. No, niech będzie. W sumie mógłbym wykorzystać kilka punktów chi, czy warto? Chyba tak, dobra, use. To jeszcze wykonamy jakieś... Ile potrzebujemy? Za 4 chyba. Ta, dobra, i teraz... Level up po raz kolejny. W co by podejść? Może trochę więcej zdrowia niech będzie. Teraz mam wszystkie leczenia? Ta, już są. Kurde, tylko problem polega na tym, że ten ogromny przeciwnik się jeszcze pojawia po raz kolejny. Ja się nie chcę z nim pojedynkować, idę sobie bokiem i tyle. Niech sobie żyje krokodyl. Dobra, pytanie co dalej? Open, tylko w środku mamy 10 przeciwników. Zobaczmy od góry. Może dałoby radę na jakiegoś skoczyć. O, pułapka! I będzie eksplodował, jak już jest podpalony. Dobra, czyli chyba muszę jeszcze drzwiczki otworzyć, ale to jest jakieś super ryzykowne. Czyli z drugiej strony mogę otwierać jedynie. A jak się do drugiej strony dostać? Nie widzę żadnej opcji. Może od dołu? Jeszcze ktoś mnie zauważył, o kurde. A nie, to zombiak zwyczajny. Dobra, upewnijmy się. Od góry nie ma opcji, żeby się chyba wspiąć. Come on. Czyli musi być od dołu. Dobra, zobaczmy. O kurde, jakiś boss się szykuje. Czy on stoi w miejscu? A, prawie mnie zauważył. Całkiem dużo życia. A, szybkie ataki, kurde. No i mamy jakieś drzwiczki i rzeczywiście na górę dałoby radę się dostać. Dobra, czekam na... wrogów pierwszych. Wydawało mi się, że było ich piętro wyżej trochę więcej. A nie. Raczej skrót odblokowany, robimy jakiekolwiek postępy. O! Zombiak? Skąd on się wziął? Nasi jeszcze walczą jakkolwiek, nie wiem. Dobra, zaskoczmy sobie na innego. Dobra, bo jeszcze jakiś mag do mnie bez przerwy pruł. Kurde, ale mało przyjemna sprawa. Nie mam innej opcji, muszę jakkolwiek się do niego dostać.
Trochę bardziej otwarte tereny. Szczerze mówiąc, nie wiem, w którym kierunku najlepiej podejść. Może się jeszcze uleczmy. Czy ten wróg jakkolwiek by podchodził tak daleko? Nie, musimy poczekać dopiero teraz. Dobra, pora mu wlepić backstaba. Ciche podejście po raz kolejny. Nie mamy ult, ale... O rany, dobra, chyba tego ulta odpalę nawet. Mało co zrobiło, niestety. Ajajaj, głupia sprawa. Ktoś jeszcze do mnie bez przerwy strzela, ten magik cały. Teraz będę musiał go wyczyścić. Kurde, no nie mogę nawet wejść na drabinę, panie. A nie, bo to tędy się szło. Nasz ma też mało zdrowia. No, ryzykowna lokacja, no ledwo co żyje. Nasza ekipa w szczególności. Jeszcze sojusznik obrywa, kurde, ajajaj. Ten magik nas morduje jak nie wiem. Jaki on ma w ogóle zasięg, jakoś tam strzela przez kilka ścian. Dobra, nareszcie przebity, o rany, ale był wkurzający, ale nareszcie daliśmy radę. Jakiś save by się z pewnością przydał, ale od dłuższej pory akurat niczego nie widzę. From across the Hanshui River. I'd like to be lord of a huge stronghold like this one day. First, we rescue father and rid the area of demons. Then, with our combined strength, we will take this city and make it our new stronghold in Jing province. I like the sound of that. We better get this finished up promptly then. No tak, czyli mamy widok na kolejny budynek. Teraz się na tym skupię. To z kolei jakiś kolejny przerażający boss. Kurde. Gdzie mamy jakiegoś save'a? By było super przydatne. Jakie to jest durne, że wrogowie nie widzą naszych sojuszników. To wygląda jak jakaś parodia dosłownie. No nareszcie przebity, ale szczerze mówiąc średnia sytuacja. Mam jeszcze dwa leczenia, a nie widać końca rozgrywki. Znaczy save'a jakiegoś. No niedobrze. A zaraz. Czy ja zabrałem już tamten chyba materiał przed chwilą? Kurde, wolę już nie ryzykować, ale... Jak ja mam w ogóle przeskakiwać teraz? Mam wrażenie, że zaraz zginę. Dobra, daliśmy radę, całe szczęście. Łatwo jednak spaść do wody i od razu się... Znaczy nie ginie, ale... No jedno leczenie by się marnowało. Nie, to już chyba nie wskoczymy, to już zbyt stromo. O kurde! Jakimś sposobem nie spadłem do przepaści, a tam była właśnie taka pojedyncza dziura w podłodze, w molo. Ale głupia sprawa, jakbym tak zginął, to nie wiem. Co za pułapka, patrzcie na to, co twórcy stworzyli. No, musicie uważać, z pewnością. No w sumie jeden z trudniejszych poziomów, ale to w szczególności przez, powiedzmy, grawitację, że może łatwo wypaść z mapy. Wrogów nie ma jakichś super przerażających.
O kurde, ale kryta otrzymałem, no nie. Ojoj, ciężka sprawa. Chymy, jak to dalej wygląda. Też jakieś... Syreny, ale ta była na wyższym poziomie. A ja pamiętam, że z taką grałem. Trzeba mocno uważać. Patrzcie, ona ma zdrowia. Ta jest o wiele trudniejsza. Dobra, nareszcie. Kurde, ale nie ma przypadkiem jakiegoś save'a nieopodal, bo ja już zrobiłem takie wielkie postępy. No głupio by było jeszcze zawalić, a... Wydaje mi się, że może coś by było jakoś nieopodal. Mamy wojowników. A, czyli tam jest save, okej. Ciężka sprawa, naprawdę. Czy może jakoś od boku sobie podejść lepiej? Albo jakiś skrót może odblokuje. No w sumie możemy się trochę jeszcze uleczyć na tych mniejszych wrogach. Akurat ja mam takie... takiego builda, że za każdy hit jakieś jeden życia mi się odradza. Takie pojedyncze perki sobie ustawiłem i fajnie to wygląda. Kolejny, jeszcze jakieś bossy. Kurde, no nie wiem jak do tego podchodzić. O rany! Naprawdę, musiałbym sobie z kimś takim radzić? Niedobrze. Dobra, w takim razie uciekam. I nic więcej nie zrobię chyba. Sojusznika jedynie straciłem najgorzej. Nie ma opcji. Dobra, więc postanowiłem, że trochę się uleczę. Poszedłem jeszcze do respa i teraz postaram się save'a odblokować, który się tutaj już znajduje. Więc wydaje mi się, że to może nie będzie aż takim wysokim poziomem trudności. O, kryta zaraz będziemy otrzymywali. Jeden zombiak się mocno wkurzył. No i okazuje się, że przejście wzdłuż brzegu do tamtej lokacji chyba będzie trochę zbyt ryzykowne. Były walki na jakieś bosse, chyba tak wolę rozegrać. Teraz, jeżeli przebiję tego wroga, to będzie chyba po robocie. Znaczy, będziemy mieli save'a. W sumie mamy ulta. Zobaczymy. No i przebity nareszcie. Jeszcze żyję, mimo że jakieś kombosy wykonałem magiczne, kurde. Dobra, sytuacja opanowana, mamy save'a. Nareszcie możemy wykonywać bardziej zaawansowaną eksplorację. Co widziałem, jeszcze jacyś wrogowie do mnie strzelali z wysoka. Który to był? Teraz już nie widzę. A walili z jakichś bomb. Ciężka sprawa. Dobra, ale problem polega na tym, że to jest jakieś zupełnie inne miejsce. Wiecie co, chyba bym się jeszcze wrócił i wykonał poprzednie regiony. Właśnie nam zostały ostatnie dosłownie barki do sprawdzenia. Więc jeszcze to bym sobie zobaczył na koniec materiału.
Tak, niestety ten wielki przeciwnik się respi. To już nie jest prosta sprawa. Dobra, czyli sytuacja wygląda tak. Mamy przerażającego wroga z jednej strony. Dałoby radę jakkolwiek go ominąć? Nie widzę opcji. Tak, jakiś skrót może zaraz odblokuje. Ej, chwilę, to jest całkiem duży potencjał. Zobaczymy. Wtedy chyba wszystkich przeciwników bym po prostu zwyczajnie zaszedł. Teraz się przekonamy. Kurde, ale trzeba ryzykowne skoki jeszcze wykonywać. Ej, zaraz, zaraz. Czy już tutaj byłem? Chwila, moment. Nie, dokładnie nie poznaję tego miejsca. Zaraz, zaraz. Wejdź na górę. No to fajne kombo otrzymuje. Dobra, skontrowany, całe szczęście, jeszcze drugi raz. Dobra. Ładnie oberwa, ale było na samym początku trochę ryzykownie. Ej, chwilę, czy ja już tutaj byłem? Czy ten skrót nic mi w sumie nie zagwarantował, a już sądziłem. Czy jedyna opcja, żeby dostać się do tamtej barki, to... żeby zawalczyć z tym wielkim wrogiem. Dobra, jeżeli tak mówią... twórcy, to nie ma innego podejścia. Że co? Co to w ogóle było? Że jak? Przecież to było największe zaoranie, jakie w życiu widziałem. W skoku mnie trafił, jeszcze później dobił. Nie, cudownie, no. Dobra, w takim razie zobaczmy sobie jeszcze na tą dwójkę, bo tam widzę jeszcze jakiś mak jest przerażający. Trzyma jakiegoś firebola. Dobra, przynajmniej mak już będzie o wiele dalej i chyba nawet do nas nie dostrzeli. Ten jeszcze pali dosłownie wszystko, kurde, ale mała przyjemna sprawa. Nie mam jak przejść. Taktyka palenia mostów. Dobra, czyli jeszcze wyższy stan fortitude i... co jeszcze mógłbym w sumie wykonać? O, jakiś materiał jeszcze. Do wzięcia. Pytanie, czy tam dalej jakkolwiek jeszcze dałoby radę się dostać, ale też wątpię. Ej, kurde, czasami mam wrażenie, że zbieram przedmioty, a później okazuje się, że jednak nie. Czy ja za szybko odchodzę, czy jak? Nie, to wyżej się już nie dostaniemy. No jedyna rzecz, jaka nam została, no to materiał do wzięcia chyba. Tylko nie wiem, jak ja wrócę. Czuję, że zaraz wszyscy dosłownie zginą. A może mnie ktoś zablokuje, come on, koleś. Dobra, jeszcze żyjemy. Dobra, w sumie całkiem niezłe postępy już wykonałem. Tam jest jednak trochę ryzykownie chyba podchodzić. Tak mi się wydaje. Dobra, wydaje mi się, że jeszcze jeden punkt umiejętności mógłbym sobie doładować. 40 tysięcy. Czy jeżeli wezmę inwentory... ile tam było potrzebne? 2000 wystarczy? Tak, chyba. Dobra.
No i mamy kolejny poziom, powiedzmy, że w zdrowiu niech będzie. Zaraz do 50 dobijemy. Dobra, w sumie w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobiliśmy całkiem duże postępy, a teraz akurat idziemy na trochę inną lokację. Już na jakieś miasteczko. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.